Chciałbym i mam nadzieję, że to się uda, aby ten film obejrzeli Państwo jeszcze przed tym bezprecedensowym wydarzeniem godnym Księgi Guinnessa, jakim jest dzień dwóch expose, dwóch premierów w jednym parlamencie. O ile mi wiadomo, nigdzie się to jeszcze nie zdarzyło. My tak będziemy mieć niebawem. Najpierw expose wygłosi premier Morawiecki, potem expose wygłosi premier Tusk. Być może coś się, bo to się zdarza na YouTubie, coś pójdzie nie tak i ten film obejrzycie Państwo już po wysłuchaniu tych expose, czy w każdym razie po tym, jak te expose będą miały miejsce, to nic nie zmieni. Film będzie równie aktualny, jeżeli tak się stało, to albo jeżeli Państwo oglądają film nie w dniu premiery, tylko później, zaręczam, że nie ma to większego znaczenia, ponieważ wszyscy i tak wiemy doskonale, ja teraz jeszcze nie słuchałem tych dwóch przemówień, a i tak wiem doskonale, co w nich będzie i wiem, że nie będą miały wielkiego znaczenia. Dlatego, że cokolwiek powie Mateusz Morawiecki, jest przesądzone, że nie będzie premierem, nie uzyska wotum zaufania, a cokolwiek powie Donald Tusk, nie będzie miało znaczenia, bo cokolwiek mówi Donald Tusk, nie ma wielkiego znaczenia. Ważne, co robi. A to, co mogłoby mieć znaczenie, no tego prawdopodobnie, chciałbym się mylić, tego prawdopodobnie w expose Donalda Tuska nie będzie, bo nie ma tego nigdzie. Nie ma tego w ogóle w polskim życiu publicznym. I chciałbym, żebyśmy o tym dzisiaj porozmawiali, żebyśmy zadali sobie leninowskie pytanie, co robić, żebyśmy zadali sobie pytanie, co dalej. W sensie najbardziej podstawowym. Nie szczegóły, bo oderwijmy się, proszę, ponieważ polskie życie publiczne wypełnione jest szczegółami. Jeżeli tutaj regularnie Państwa zachęcam do tego, żeby zawsze brać krok do tyłu, nabierać dystansu i starać się patrzeć jak najszerzej na każde zjawisko, widzieć je w tle, bo naszą, nie tylko w Polsce, w ogóle chorobą naszą współczesności, czasów natłoku informacyjnego, zalewu, mnóstwa mediów, wielkim problemem jest to, że stale nam drzewa przysłaniają las. O to mi chodzi, to mam wpisane, że tak powiem, w swoją niepisaną zasady, niepisane swojej misji, żeby tłumaczyć Państwu, co z czego wynika, co jest w ogólności najważniejsze. Kretyni rozmaici, którzy tego nie potrafią zrozumieć, a wyspecjalizowali się w oglądaniu jednego drzewka i są tym drzewkiem bardzo zajęci i las ich nie obchodzi i uważają, że wszyscy o tym ich drzewku powinni słuchać, a nie o całym lesie. Kretyni takowi ukuli szyderczo określenie research ziemkiewiczowski. Tak, polecam Państwu research ziemkiewiczowski, bo on polega na tym, żeby się nie skupiać na tym, że Pipsztycki powiedział, że Pciński na Dubciński mu odpowiedział, a ten powiedział, a tamtego powiedział, dostał dobrą odprawę. No zobaczcie Państwo, połowa newsów w Polsce to są takie duperele. Bzdury jakieś kompletne. Im więcej telewizji informacyjnych całodobowych, im więcej mediów, które non-stop muszą produkować newsy, tym bardziej Państwo jesteście jak Lemowski z Bój Gnębon zalewani zupełnie niepotrzebnymi informacjami, które sprawiają, że lasu nie widzimy. No to zobaczmy las, o którym nie powie żaden z dwóch premierów. Proszę Państwa, tego, co nam najbardziej brakuje dzisiaj, tym, czego nam najbardziej brakuje dzisiaj, jest narracja. Ogólna narracja. Tak powiem zdaniem z mojego ulubionego reżysera z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Czasy nasze się odznaczają ogólnym brakiem koncepcji. A szczerze mówiąc, one się odznaczają i ogólnym brakiem koncepcji, i szczególnym brakiem koncepcji. Znaczy, mówiąc o czasach, to może już za szeroko pojechać. Polityka. Polityka polska roku 2023, ale tak było i w 2021, 2022 i w 2020. Trudno mi wyznaczyć granicę. Gdzieś tak w połowie rządów PiSu płynnie przechodzimy z czasów, kiedy jeszcze istniała jakaś narracja, do czasów, w których w ogóle nie wiemy, po co jest ta polityka. Nikt nie umie wytknąć, postawić Polakom celu, choćby takiego prostego, jak prezydent Kennedy kiedyś powiedział Amerykanom: do końca dekady niech Amerykanin postawi nogę na Księżycu. No i zgarnęli, zebrali pieniądze, posadzili inżynierów, posadzili naukowców, zbudowali rakietę, Amerykanie postawili nogę na Księżycu. Warto było? Oczywiście, że było warto, bo pokazano, kto jest światowym przywódcą i
To była pewna namiastka oczywiście, bo człowiek na Księżycu był symbolem wielkości Ameryki. A u nas, jeżeli się pojawiały symbole, to te symbole pojawiały się jakby nieświadomie. Politycy, których używają, którzy na nich wygrywają, nie rozumieją, dlaczego wygrali. To jest bardzo istotna rzecz, pokazująca te przeszłe narracje. Ale wrócę za chwilę do wątku symboli, których nie rozumieją nawet ci, którzy na nich wygrywają. Natomiast tym, co trzeba powiedzieć, jest, że po roku 1989 my mieliśmy taką jedną wielką mega narrację. Ja to o tym mówiłem, inni o tym mówią, więc powinni Państwo wiedzieć, ale przypomnę, ta mega opowieść, ten cel istnienia polskiej polityki, ten cel działania wszystkich, którzy się ubiegali, oczywiście poza celami cząstkowymi, czyli usadzić zadek w fotelu i swoich kumpli, kochanki, szwagrów, prawda, i innych tam kontrahentów pousadzać też na jakichś fotelach albo pozałatwiać im tak zwane obrywy. Ten główny cel, ta główna opowieść polskiej polityki była, ma być tak jak na Zachodzie. Żeby tu było tak jak na Zachodzie. I to oczywiście ludzie rozumieli, może jakieś wąskie elity liberalne jako obyczajową rewolucję na Zachodzie, może nieco szersze elity jako demokrację, wolność słowa przypisywaną w stereotypie naszym Zachodowi, ale większość ludzi rozumiała to jako dostatek materialny. Po prostu ma być tak jak na Zachodzie. Na Zachodzie jest dużo, na Zachodzie jest bogato, na Zachodzie jest kolorowo i na Zachodzie jest wolność i to ma być skopiowane. Jest rok 2023. Odbyły się wybory, w których żadna ze stron nie była w stanie nic zbudować, nic opowiedzieć. Narracja ma być jak na Zachodzie, nie została odwołana, ale ona już nie działa, więc jakby instynktownie, proszę zobaczyć, partia prozachodnia przebrała się na biało-czerwono. No, te puste w środku czerwone serduszka to jednak była jakiś symbol świadomości, że epatowanie niebieską flagą z żółtymi gwiazdkami nie przyciągnie nikogo, bo Zachód już nie jest tym źródłem, tym wzorcem wspaniałości, dostatku tego. Dostatek się dokonał. Opowieść o tym, że ma być na Zachodzie, czyli ma być dostatek, została podzielona jakby na dwa etapy. Do roku 2015 i po roku 2015. Do roku 2015 było budujemy, jestem. W końcu przyszedł Tusk i sformułował ciepła woda w kranie. Ta ciepła woda w kranie była symbolem oczywistym spokoju, radosnego konsumowania tego, cośmy zdobyli. Jakoby, rzekomo poruszamy się teraz w kwestii narracji, a nie poruszamy się w świecie realnym, więc jakoby dzięki temu, że weszliśmy do Unii Europejskiej. Trochę dzięki temu rynek Unii Europejskiej się otworzył. Tak naprawdę zdobyliśmy ten dobytek, ten dostatek dzięki własnej polskiej pracy i przedsiębiorczości, która zyskała oczywiście możliwości wielkie przez to, że weszliśmy do Unii Europejskiej. Ale to nie jest to samo. To nie jest narracja budowana przez polityków, którzy mówili 300 milionów, 500 milionów, 700 milionów z Unii Europejskiej dostanę i jak to wydam, to nie. To było troszkę inaczej. Ale powiedzmy gdzieś tak, do roku 2005 była, 2007 była narracja dorabiamy się. Przyszedł tu w 2007 i właściwie powiedział dorobiliśmy się. No to się dorobiliśmy, to jedzmy, pijmy i popuszczajmy, jak stare polskie przysłowie powiada, ciepła woda w kranie. Wtedy zrodziła się subnarracja pisowska. Owszem, dorobiliśmy się, ale to nasze dorobienie się nie jest równo podzielone. Musimy to równo podzielić. I to była opowieść, którą PiS przyniósł do władzy, która PiS do władzy doprowadziła w roku 2015. I która jeszcze wystarczyła na utrzymanie władzy w roku 2019. Ale w roku 2023 badania opinii publicznej, to nie jest to samo, pokazały, że 80% Polaków jest zadowolonych ze swojego statusu materialnego. A dodałbym, że ci, co są niezadowoleni, to jest osobny temat na osobny filmik, ci są niezadowoleni są nie z tego, że mają za mało, tylko że mają równie dobrze jak inni, a uważają, że powinni mieć lepiej, bo są szlachtą, prawda? A chamstwo nie powinno mieć tak dobrze, jak to w mojej coraz bardziej ulubionej powieści Ziemia Obiecana
jest scena z tym moim ulubionym bohaterem, czy o nim rozmawiają, o chłopie Kaczmarku, Welkaczmarskim, który był sprytniejszy od wszystkich szlachciców i zobaczył, że jak glinę od niego kupują, to co będzie sprzedawał samą glinę, postawił cegielnię, tak? Dorobił się wielkich pieniędzy, a ci upadający tam szlachcice groteskowi grając w karty sobie pomyślą, co to cham do pieniędzy, po co to chamowi pieniądze? No więc ten efekt, po co chamowi pieniądze, rzeczywiście wpływał na niezadowolenie ze swojego statusu materialnego, ale generalnie, jeżeli w jakimś kraju 80% ludzi w badaniach socjologicznych powiada, że jest zadowolone, to co? To znaczy, że w polityce tematy materialne już przestają mieć takie znaczenie. I pisowskie rozdawnictwo, które już dochodziło do absurdu, bo już właściwie Mateusz Morawiecki był o krok od obiecania każdemu własnej maszynki do drukowania pieniędzy, to pisowsko, cała kampania PiSu poszła poszła w próżnię, no, do kosza, na śmieci. Nikogo nie przekonała, nikogo nie przeciągnęła, no bo jak to mistrz Młynarski śpiewał, jak tu stojąc na ziemi krzyczę ziemia, no, w piosence o dzieciach Kolumba. Jak jest dostatek, to obietnica, że dostatku już nie jest tym, co ludzie chcą najbardziej słyszeć. Pojawiają się kwestie godnościowe, pojawiają się kwestie tożsamościowe, kulturowe. One rozstrzygnęły te wybory. Ale wracam do wątku symboli, których nie rozumieją politycy. 500+ wygrało dla PiS wybory w 2015 roku nie ze względu na 500 zł, które ludzie dostali, tylko te 500 zł znaczyło coś znacznie więcej. Ono znaczyło przywrócenie godności. Ono stanowiło odwrócenie bieguna pierwszej wersji narracji o budowaniu dostatku, która była właśnie zbudowana przez tę neoszlachtę, prawda, szczęśliwą, że się dorobiła i może ten złota wór ludziską przed ślipie wysypać, jak to u Wyspiańskiego Fornal śpiewa. Nie dorobiłeś się? Twoja wina. Nie poradziłeś sobie w transformacji. Milcz, wymieraj jak dinozaury. W ogóle jesteś śmieciem. Z małego miasteczka, niewykształcony, starszy. Świat należy tutaj do nas, młodych, wykształconych z dużych miast, znaczy co, dopiero co do dużych miast przyjechali, a wykształcenie też mają raczej teoretyczne i bardziej aspirują, ale się czują, prawda? To ta narracja została odwrócona i tego symbolem było 500+, przywracając ludziom z prowincji, ludziom z biedniejszych rodzin godność. I ta godność została przywrócona, godność jest jedna, niepodzielna, jeżeli się ludzie poczuli, jeżeli badania socjologiczne zaczęły pokazywać, że po roku 2015, tak jak dotąd zawsze wychodziło, że około połowy społeczeństwa pytane, czy ma na jakiś wpływ na sprawy państwa, powiadało, nikuta, jesteśmy wykluczeni, nie, może nie używali tego słowa, bo to z mądrego żargonu, ale jesteśmy poza tym wszystkim, jesteśmy, nie mamy żadnego wpływu, nasze głosy się nie liczą, na kogokolwiek byśmy głosowali, to i tak rządzi Balcerowicz, a i tak w każda, bo tak były do 2005 roku, tak do czasów Rywina, wszystkie kampanie wyborcze były pod hasłem Balcerowicz musi odejść i wygrywali ci, co krzyczeli Balcerowicz musi odejść i brali Balcerowicza na ministra. No to nic dziwnego, że narodziła się frustracja, która właśnie obietnicą 500+ i obietnicą dowartościowania prowincji, zrównoważonego rozwoju została wygrana. No ale to się stało, godność została przywrócona i więcej już jej nie można przywrócić, czy to będzie 500, czy 800, czy 1500, to już nie grało. Co zagrało? Tutaj wielu powiada, zagrała aborcja. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wykluczającego przesłankę eugeniczną jako, tak naprawdę chodziło o syndrom Downa, około 1000 dzieci jest zabijanych rocznie, było zabijanych wtedy rocznie, pewnie nadal tylko za granicą, z powodu rozpoznania podejrzenia syndromu Downa. Z punktu widzenia medycznego jest to o tyle wredne, że syndrom Downa w okresie prenatalnym nie może być rozpoznany ze stuprocentową pewnością i nigdy nie wiadomo w jakim nasileniu, czy on jest bardzo łagodny rzeczywiście. No więc można to było zrobić inaczej, ale to znaczy po prostu rozporządzeniem ministra zdrowia stwierdzić, że rozpoznanie podejrzenia syndromu Downa nie jest przesłanką do legalnej aborcji, ale zrobiono to tak, jak zrobiono, że rzecz trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny orzekł jak musiał, bo po wyroku
poprzednim, wydany przez Trybunał jeszcze pod przewodnictwem Andrzeja Zolla, który wykluczył przesłankę społeczną, nie mógł nie wykluczyć przesłanki eugenicznej. Z prawniczego punktu widzenia rzecz jest oczywista i proszę zwrócić uwagę, że o tym, jak cała lewica i koalicja szykująca się do władzy opowiada o tym, o tej sprawie, to cały skupia się na wyroku Trybunału tego pod kierownictwem Julii Przyłębskiej, a kompletnie pomija sprawę, że ten wyrok był tylko jakby postscriptum do wyroku wydanego wcześniej i nikt nie próbuje odwrócić wyroku wydanego przez Andrzeja Zolla, no poza samym Andrzejem Zollem, który się ośmieszył mocno występując w mediach i mówiąc, że dzisiaj by takiego wyroku nie wydał. Prawo jest takie same, co się zmieniło, no to już pytajcie Andrzeja Zolla, zresztą na temat degeneracji naszych autorytetów prawniczych i profesorów, to po sławnym tekście profesora Safiana, polskiego przedstawiciela w TSUE, który właśnie wyszedł w Gazecie Wyborczej, taki elaborat o tym, że nie możemy się dać formalizmem prawnym krępować przy tak zwanym przywracaniu samorządności, to już nie mam żadnych złudzeń co do jakości tych Rzeplińskich, Zollów, Safianów, Ochmajach i Matczakach, już dużo o Sadurskim nie wspominając. Więc Trybunał Konstytucyjny orzekł co orzekł, ale znowu, aborcja nie jest w Polsce problemem społecznym. A ja twierdzę uparcie na podstawie swoich studiów nad lasami, a nie nad poszczególnymi drzewkami. Dobrze, powiem to swoich researchów dotyczących całego lasu, a nie tylko tych drzewek, że drzewko nie może być jedno game changerem, ważną sprawą, jeżeli nie jest jakimś problemem społecznym. Otóż aborcja w Polsce nie jest problemem społecznym. Tak jak antysemityzm, którym latami jadą michnikowe elity, uważając, że jak będą gromić, chłostać Polaków za antysemityzm, to ci Polacy się będą tej chłoście poddawać, bo antysemityzm też nie jest problemem. Dlaczego? Bo Żydów nie ma. Nie ma Żydów w sensie problemu, nie tworzą problemu społecznego. Ludzie, którzy opowiadają o aborcji i o antysemityzmie, po prostu żyją w czasach gdzieś tam mniej więcej Boja Żeleńskiego, żyją w okresie międzywojennym, kiedy rzeczywiście i problem zbrzuchaconych, przepraszam za słowo ze sfer społecznych, których się wywodzę, panien służebnych, i problem antysemityzmu realnie istniały. Bo jeśli chodzi o ciąże niechciane, to nie było sposobu, żeby im zapobiec, a układ społeczny nie zabezpieczał w żaden sposób samotnej matki. Natomiast jeśli chodzi o antysemityzm, to już trąciłem ten temat, to było 3 miliony Żydów i 3 miliony bezrobotnych Polaków. Połączenie jednego z drugim, zwłaszcza, że Rzeczpospolita odrodzona uruchomiła silny pęd do awansu społecznego i ludzie z nizin chcieli się kształcić, a w zawodach tworzących klasę średnio w elitarnych zawodach prawniczych, medycznych, tego dominowali, widzieli wszędzie Żydzi, więc połączenie tego wszystkiego i podsunięcie takiej fałszywej oczywiście, no ale polityka polega na podsuwaniu rozwiązań czasem fałszywych, czasem prawdziwych, ale takich, które się ludziom podobają. Podsunięcie rozwiązania, że antysemityzm, wrogość wobec Żydów rozwiąże problem i awansu społecznego, i 3 milionów bezrobotnych Polaków, prawda, wyrzućmy te 3 miliony, wypędźmy do Palestyny, to Polacy będą mieli robotę. To działało. Ale dzisiaj aborcja i antysemityzm nie są problemem społecznym. Antysemityzm zostawmy na bok, bo to jest tam hobby pewnych wariatów typu Jana Tomasza Grossa i pałka przede wszystkim do odtłuczenia Polski na arenie międzynarodowej. Natomiast kwestia aborcji, czy ona rozstrzygnęła wybory ostatnie, to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? W pewnym sensie tak. Tylko że aborcja wskutek niezręczności, czy wskutek straszliwego błędu, który na samym początku popełnił Jarosław Kaczyński i przede wszystkim popełnił go Andrzej Duda, który się poddał Kaczyńskiemu i przyjął po nocy ślubowania od konwalidowanych członków Trybunału Konstytucyjnego. Nie było to złamaniem konstytucji, to są bajki propagandowe, natomiast było to niewątpliwie pojechaniem po bandzie. Niepotrzebnym zupełnie, bo nie było żadnego powodu realnego, żeby nie poczekać pół roku, aż się zacznie w naturalny sposób skład Trybunału zmieniać. Natomiast był powód polityczny. Jarosław Kaczyński musiał wtedy pozbawić samodzielności Andrzeja Dudę, świeżo wybranego. Pan prezydent mu zaczął wyrastać, zaczął tam coś opowiadać, że on kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego zaproponuje jakieś rozwiązanie. W Chinach był, to zapowiedział z Chin. Przypominam, jak wtedy było, nie zdążył wrócić, bo tego dnia
o 12 rano miał tego nie być, nagle o 12 wjeżdża na białym koniu projekt konwalidacji, że zanim Andrzej Duda wrócił, żeby zmusić go, no i on się poddał, zmusił i teraz po latach rządów to zabiło w dużym stopniu PiS, ale mówię, nie dlatego, że rzeczywiście Polska jest pełna kobiet, które się boją, że zajdą w niechcianą ciążę i to będą straszne rzeczy, co się wtedy spotka. Pewne niewygody się mogą z tym wiązać, ale nic więcej niż niewygody. Problem polegał tak, że nikt nie uwierzył w to, że Trybunał Konstytucyjny podjął merytoryczną decyzję wynikającą z prawa i z poprzedniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, tak jak to naprawdę było. Tylko stało się to orzeczenie symbolem pozbawienia Polaków wpływu, nazwijmy to na sytuację ogólną. To jest bardzo ważne uczucie. To, uważam, zmobilizowało, pozwoliło przy umiejętnym zagraniu, przy stworzeniu tam kalkulatorów, ważenia głosów, turystyki wyborczej, no 600 tysięcy głosów oddanych poza miejscami zamieszkania, to jednak jest, znaczy więcej chyba było, 600 tysięcy byli tylko ci, co mieli zaświadczenie, a więcej osób się przepisało do innych komisji wyborczych, więc jeżeli wyrok w sprawie wykluczenia eugenicznej przesłanki do aborcji rzeczywiście zmienił, czy rzeczywiście pozwolił opozycji lewicowo-liberalnej zmobilizować te dodatkowe 10% frekwencji i przechylić szale na rzecz trzeciej drogi, a więc na rzecz koalicji odsuńmy PiS od władzy, to właśnie dlatego, że aborcja, zwłaszcza dla młodych ludzi, stała się symbolem, że jakieś dziady stare chcą ich pozbawić wpływu na ich życie, na ich decyzje. Obojętne, czego decyzje dotyczą. No to był błąd PiS-u straszliwy, ale to się cały czas, jeśli może za dużo mówię o tych wyborach, które miały miejsce w dniu, kiedy dwóch premierów były i przyszły, będzie przemawiało, czy przynajmniej mam nadzieję, że w tym dniu mnie Państwo oglądają, ale właśnie tu już wybory pokazały to, co cytatem z Barei chciałem obsłużyć. Szczególny i ogólny brak koncepcji. Nie było w tej kampanii wyborczej żadnej narracji. Platforma swoją narrację zarzuciła. Ona zawsze mówiła do Europy, do Europy, do Europy, bo ma być jak na Zachodzie, czyli Unia Europejska rozwiąże nasze problemy. Nie. Nie mówili tego. Przebrali się biało-czerwono, serduszka, zupełnie nowy klimat, prawda? My teraz patrioty jesteśmy i w ogóle PiS. No, nic nie był w stanie też wymyślić. Cały czas tkwił w tym, to jeszcze 800, to 700, to 300 plus, to coś tam, to jeszcze, Jezu, co tam, posiłki w szpitalach darmowe jakieś. Tylko też buksowanie w miejscu. I teraz jestem głęboko przekonany, że ani od Mateusza Morawieckiego, ani od Donalda Tuska też nie usłyszę niczego nowego, niczego wielkiego, niczego ważnego. Nie usłyszę żadnego, nie pokażę żaden księżyca i nie powie, jak Kennedy chce, żeby tam Polak stanął. Zresztą wiadomo, że Polak Twardowski tam był, a w ogóle to też nie jest żaden, chociaż no, opowiadałem tu Państwu o Hindusach, którzy będąc krajem z ogromnymi potrzebami rozmaitymi, jednak wysłanie sondy na Księżyc, to takiej sondy, która wyląduje na biegunie Księżyca, czyli tam, gdzie jeszcze nikt nigdy nie zdołał dotrzeć, wzięli w cele narodowe. Ale nie o tym myślę. Nie myślę o wizjach lecimy na Księżyc, nie myślę o wizjach budujemy polską Nokię, bo to wszystko to nie są duże narracje. Co to są duże narracje? Duże narracje to jest odpowiedź na duży problem. Narracja, żeby było tak jak na Zachodzie, była odpowiedzią na duży problem. Jesteśmy biedni. Jesteśmy w tym PRL-owskim syfie wymęczeni, prawda? Patrzcie Państwo w filmach Barei, opowiadam te kurteczki z PD-tu, te czapeczki leninówki, szarość ogólna, brak towarów w sklepach. To była rzecz, która ludzi męczyła i tego chcieli, żeby to się skończyło. Odpowiedź tak, jak na Zachodzie. No ale dobrze, tak jak na Zachodzie, co? Mają płonąć przedmieścia wokół Warszawy, mają być wszystkie te rzeczy, które się tam dzieją. Nie, tego byśmy nie chcieli. Wszyscy jeszcze cały czas mówimy, że chcemy do Unii Europejskiej. Fajnie, że Polska jest w Europie, ale jak pytamy o jakąkolwiek politykę europejską, to każdy Polak mówi, a nie. Piec gazowy, czy powinny być zakazane piece gazowe? No nie powinny być. Zakazują. Samochody spalinowe powinny być zakazane? Nie, mówią Polacy, ale bycie w Unii Europejskiej znaczy, że będą zakazane. I tu właśnie dotykamy tej wielkiej narracji, której Polska oczekuje. No.
Polska oczekuje opowieści o tym, wodza, przywódcy, polityka, nie wiem, coraz bardziej wątpię, czy on może być politykiem demokratycznym, czy, ale będzie politykiem powszechnie zaakceptowanym, jeżeli taki przywódca obejmie władzę i powie Polakom, ja was poprowadzę do samodzielności. Ja was poprowadzę do Polski, która już nie potrzebuje być częścią Unii Europejskiej. Możemy nią być, jeżeli Unia Europejska będzie działać na korzyść Polski, ale jeżeli to członkostwo ma być na niekorzyść, to ja was przed tym obronię. A członkostwo w Unii Europejskiej będzie na naszą niekorzyść. Bo jeszcze tego wszyscy, oglądając każde swoje drzewko, nie widząc wielkiego lasu, w którym jesteśmy, jeszcze tego ludzie nie rozumieją, jeszcze tego nie czują, ale poczują ten problem. W Nowej Konfederacji profesor Grosse ostatnio zamieścił taki tekst, którego państwo nie przeczytają, chyba że wykupicie dostęp do portalu Nowa Konfederacja, do czego serdecznie zachęcam. Nie jest droga, a dużo ciekawych rzeczy, nie tylko ten tekst tam można znać. Profesor Grosse analizuje jeden drobny wycineczek, to jest tak zwany CSRD, Corporation Sustainable, przepraszam, to nowomowa jest trudna do wymiany, Reporting Directive, czyli dyrektywa o raportowaniu. Sustainable to jest, mówię, to jest słowo nowomowowe, ale ono się tłumaczy jako zrównoważenie, czyli raportowanie zrównoważenia. Chodzi o to, że 22 razy po wdrożeniu tej dyrektywy, 22-krotnie wzrośnie sprawozdawczość każdej firmy, bo będzie zmuszona raportować o tym, jak ona sobie radzi ze zrównoważeniem, jakimiś tam emisjami, pierdołami, przepraszam, zmienię szczegóły. 22 razy więcej kwitów do wypełnienia. Co oczywiście jest tak jak cały szwindel z ociepleniem klimatu, bardzo konkretnie, precyzyjnie wymierzone w budowę neofeudalizmu, bo wielka korporacja może 40 razy zwiększyć liczbę produkowanych papierów, a małe firmy zdechną, ponieważ te papiery, sprawozdawczość kosztuje. I według profesora Grossego 8 miliardów będzie nas rocznie kosztować polskie firmy i polskie państwo, ta dyrektywa, plus prawie 1,5 miliarda jednorazowo za jej wprowadzenie. Same firmy od 1,5 do 2,5 miliarda będą musiały więcej wyłożyć, polskie firmy, mniejsze, większe, na raportowanie, na zbieranie tych danych. Państwo będzie musiało wyłożyć w nowe urzędy. Jedna tylko absurdalna dyrektywa, która jest częścią ogólnego ESG. Właściwie to jest temat znowu na osobny wykład. To jest nowy kryptonim socjalizmu. Environment, social governance, czyli oto środowisko, społeczeństwo i rządzenie, jako te trzy hasłowe wolność, równość, braterstwo, że tym się teraz ten neosocjalizm zajmuje, pilnowaniem, prawda, żeby środowisko było na pierwszym miejscu, żeby go nie niszczyć, żeby socjal był, wiadomo, no i jeszcze tam na końcu ta jakość rządzenia, jak oni nazywają, czyli krótko mówiąc, żeby zawsze rządzili nasi, a nie jacyś populiści. Największy w świecie ESG. Jeszcze jedno, przepraszam, modne słówko w takim razie wrzucę. Kapitalizm interesariuszy. W przeciwieństwie do kapitalizmu akcjonariuszy, który był zły, jest zły rzeczywiście, bo doprowadził do powstania wielkich korporacji i wielkie korporacje zmusił do kierowania się logiką tylko krótkoterminowego mnożenia zysku, więc stale przyspieszania rozwoju, co niesie ogromne koszty społeczne. Te koszty są uspołeczniane, zyski są prywatne, te koszty są dopiero zaczną być uspołeczniane, bo jeżeli się demoluje na przykład Afrykę subsaharyjską, żeby naprodukować zielonego badziewia, to potem efektem są miliony ludzi, którzy z tej Afryki subsaharyjskiej, gdzie już się żyć nie da, chcą do tych krajów, gdzie się żyć da. Ale to już korporacji nie obchodzi. Nie wchodząc w to wszystko, kapitalizm interesariuszy jest to bzdura. Termin jest nie nowy, ale nowe jest jego używanie. Kapitalizm interesariuszy to jest maska dla starego socjalistycznego pomysłu. Znowu na las popatrzmy, a nie na jedno drzewko, które się nazywa uspołecznianiem środków produkcji. Uspołecznienie środków produkcji miało spowodować, czyli de facto upaństwowienie, bo inaczej się nie dało uspołecznić, miało spowodować, że środki produkcji zamiast tworzeniu zysku służą interesowi społecznemu. I co służyły?
No może jak ktoś się urodził wczoraj, czy 15-20 lat temu, to może nie wie, ale ci, co pamiętają PRL i zwolennicy, wiedzą dobrze, że uspołeczniona gospodarka nie służyła ni wuja polskiemu interesowi społecznemu, ani rosyjskiemu, ani żadnego innemu kraju, którego ta zaraza dopadła. I to, że się teraz powie, a teraz mamy nowy rodzaj korporacji, które interes serwisom służą, czyli tym, którzy konsumentom, prawda? A nie akcjonariuszom, nie są nastawione na zysk, tylko na interes społeczny, na environment, na social i na governance i na reporting, sustainability, ćwiczę się w używaniu tej nowomowy, przepraszam, że się jeszcze jągam, to jest jeden wielki wuj. Po prostu. Nic innego nie jest w stanie zabezpieczyć interesów interesariuszy niż interes konsumencki, który zabezpiecza wolny rynek, jeżeli jest. Ponieważ we współczesnym, tak zwanym, wciąż tak nazywanym z rozpędu kapitalizmie nie ma wolnego rynku. On może dotyczy jeszcze jakichś coraz drobniejszych elementów, ale to jest bliższe gospodarce tak naprawdę centralnie sterowanej, tylko nie z jednym centrum decyzyjnym, tylko z oligopolicznym centrum decyzyjnym. I taka oligopolizacja jest kierunkiem, w którym idziemy. No to wszystko idzie w kierunku bardzo złym. I te wszystkie rzeczy, które idą w kierunku bardzo złym, czyli proces, skupiają się w procesie centralizacji Europy, która się po to centralizuje. Znów mogę, Tomasz Wróblewski zwrócił ostatnio uwagę, że ona się nie centralizuje, ona się raczej oligopolizuje i to jest no, w pewnym sensie prawda. To znaczy nie uda się zbudować jednej centralnej czapy, natomiast podporządkowana zostanie cała konstrukcja europejska po zmianie traktatów, po likwidacji weta narodowego, po odebraniu Polsce praw jakichkolwiek do współdecydowania o czymkolwiek, ta cała konstrukcja będzie konstrukcją służącą kilku ośrodkom w realizowaniu ich egoistycznych interesów. No oczywiście w ich interesie będzie zaspokajanie swoich, nazwijmy to, interesariuszy. Na przykład interesariusze niemieccy czy francuscy są tacy zainteresowani tym, żeby koszty tego całego CSRD, to żeby ponosili na przykład jacyś Polacy albo ktokolwiek inny, tylko nie oni. A oni Włosi, Grecy, ktokolwiek, ale tak zresztą to oczywiście rozchrzani tę całą konstrukcję federalizacyjnej Europy, ale zanim się ją rozchrzanie, to lata miną i nieszczęść ile to przysporzy. Wiele lat temu mówiono, nazywano Unię Europejską Związkiem Socjalistycznych Republik Europejskich na prawicy radykalnej i to było głupie, to było absolutnie wtedy niezgodne z prawdą, bo wtedy Unia Europejska była wspólnotą państw połączoną przepływami, trzema swobodno trzech przepływów. A plany federalizacyjne jednego europejskiego państwa gdzieś tam były rojeniami ideologicznymi i gdzieś tam w bardzo, tak jak w bawarskiej piwiarni, pewien jegomość sobie snuł swoje plany, albo inny w Kegelklubie w Zurichu sobie snuł swoje plany i jeszcze wtedy to nie było takie groźne. No ale niestety etap Kegel klubu i piwiarni mamy za sobą, to wylazło, to jest budowane i to jest ogromne zagrożenie dla Polski, nie tylko dla polskiej suwerenności, na którą może Polacy nie są tak bardzo czuli, ale przede wszystkim na dorobek tych 30 paru lat wyrzeczeń, reform, ciężkiej pracy, ciężkiego dorabiania się, a potem dzielenia i tego, do czego Polacy wydają się przywiązani najbardziej, o co nie można mieć pretensji, bo każdy ma do tego jest jak najbardziej przywiązany. Swój poziom życia, swój sukces życiowy. To, że mam mieszkanie, to, że mam dom, że dzieciom to będę w stanie przekazać, że wykształciłem te swoje dzieci, albo się sam się wykształciłem, wiąże z tym rozmaite nadzieje, to wszystko zacznie się sypać. A nie wierzę, żeby premier Tusk, wiele bym mu wybaczył, gdyby było inaczej, ale nie wierzę absolutnie, żeby premier Tusk miał odwagę jakąkolwiek tutaj pisnąć, zaprotestować. Jak mu powie mu kanclerz Scholz czy pani von der Leyen skacz, to jedyne o co on zapyta to tylko jak wysoko. I nic poza tym. Nie mam tutaj złudzeń. W związku z czym to zacznie się sypać. Oczywiście będzie próba przykrywania, igrzyska, walczymy z imposybilizmem, to walczyli poprzednicy, z formalizmem prawnym, nie możemy wpadać w pułapkę prawnego formalizmu. Jak profesor Safian
przestrzegał wszystko przez PiS-owców, tak dalej, po 8 lat rządów PiS-u, tak jak wcześniej pani premier Szydło powtarzała, przez 8 lat rządów Platformy, teraz będzie przez... Nie ma tego głębszego sensu. Nie ma tego ogólnego hasła. Nie jest już nim, żeby było jak na Zachodzie. Broń Panie Boże, żeby tak u nas było dalej, jak teraz. Tu się nasze drogi, tak jak w paragrafie 22 Josarian z żołnierzem, który wszystko widział podwójnie, jeśli pamiętacie Państwo tę scenę, stwierdził, że jak żołnierz, który ma podwójnie, zaczął umierać, to Josarian stwierdził, tu się nasze drogi muszą rozejść. I tu nasze drogi z Zachodem się muszą rozejść. Ale jeśli się nie rozchodzą, to dlatego, że nie widać tej drogi, którą byśmy mieli pójść. Dlatego Polacy hodują w sobie złudzenia, że idźmy dalej tą drogą, może nie będzie tak źle. Będzie tak źle. Będzie jeszcze gorzej niż źle. To już widać. Więc trzeba szukać drogi nowej. I po to mają narody dawane przywódców. Po to są. Gdyby nie było ten, gdyby tak było inaczej, to nie trzeba by żadnych prezydentów, żadnych innych tam. Mądrali ludzie by sami sobie radzili, jak w kantonie szwajcarskim, prawda, referendami. Ale to jest bardzo szczególny przykład, taki kanton, gdzie sobie ludzie żyją od pokoleń we względnym spokoju, w związku z czym tak naprawdę jakiś tam prezydent w Szwajcarii podobno jest. Dojeżdża do pracy pociągiem, ale nie wiem, czy jakie ma uprawnienia. Ale generalnie ludzie potrzebują przywódców właśnie dlatego, że przychodzą momenty, kiedy trzeba wybrać jakąś drogę i musi być ktoś, kto pokaże tędy. To musimy zrobić, żeby się odkleić od złego, żeby utrzymać to, co mamy dobrego, żeby zdobyć więcej. I tego właśnie oczekuję. Nie od premiera Morawieckiego i nie od premiera Tuska, bo to już widać, że żadnego pomysłu w tych kręgach nie ma. I nie od PiS-u, i nie od Platformy, chociaż coś może wyrośnie z obecnych struktur istniejących, bo struktury polityczne są potrzebne, może je ktoś przejmie, może one coś wytworzą. Wątpię. Gdzieś tam musi się gdzieś wygenerować ta wizja nowej Polski. Ona jest na razie pracą intelektualną, się ładnie nazywa, pracą studyjną. Książki, o których Państwu tutaj opowiadałem w cyklu z mojej półki, podejmują ten temat. Publikacje podejmują ten temat. Koszty zaczynają być liczone, zyski zaczynają być liczone, ale to jest wszystko na poziomie grupy w prawdziwym znaczeniu tego słowa intelektualistów, nie tak jak to się w Polsce intelektualistami nazywa, jakichś pajaców, celebrytów. Ale na poziomie politycznym nie ma tego. Nie ma tej wizji, która by Polaków przekonała, nie lękajcie się, że zacytuję świętego, nie lękajcie się. Wiemy, my, czy ja, charyzmatyczny przywódca, nie ja, ale rozumiecie Państwo, tak, wchodzę w rolę, tak, że wychodzę jakiegoś takiego jeszcze nieznanego nam nowego Piłsudskiego, tfu, czy nowego Dmowskiego lepiej, ale kogoś, który ja wiem, my wiemy, wypracowaliśmy to, rozumiemy, znamy wyzwania świata, wiemy, ile nas to kosztuje, wiemy, ile nas to kosztuje, wiemy, na czym możemy zarobić, wiemy, jakie są szanse. Tej opowieści nie ma. Dopóki jej nie ma, to słuchanie tych ekspozów jest zawracaniem. Dopóki ich nie ma, to czyta człowiek o kolejnych literkach wymyślanych przez Unię Europejską jako kryptonimy dyrektyw o wyłączaniu tego i owego i przekształcaniu tego i owego. Skrajne, szalone, ideologiczne pomysły. Temat na osobę. Będę o tym mówił, bo jest dużo publikacji. Szukajcie Państwo tej wiedzy w kolejnych filmach. Ale nie ma nikogo, kto opowie o lesie. Nie ma nikogo, kto opowie Państwu, mówię o politykach, przywódcy, lidera, który nie będzie się skupiał, albo tamci to mi tego, a ja im teraz tego za to odzyskam. Nie, ludzie. Wielkie rzeczy się dzieją na świecie. Wojna za naszą granicą, którą Ukraina przegrywa. Osobny temat, znowu na osobny kawał lasu, który trzeba opisać, który też na nas wpłynie i też powoduje, że będziemy potrzebowali przywództwa, kogoś, kto oby nie bezpodstawnie da Polakom wrażenie, słuchajcie, ja wiem, my wiemy, moi ludzie wiedzą, jesteśmy grupą ludzi, jesteśmy partią, jesteśmy elitą, która wie, jak to zrobić. Tak musi się stać,
jeżeli nie mamy zginąć i zmienić się w księstwo warszawskie pod wspólną kontrolą bloku bismarckowskiego, który próbują Niemcy odbudować w oparciu o Rosję i Bóg jeden raczy wiedzieć wobec niejasnej postawy Ameryki, co nas w tej chwili czeka. Największy polski problem w tej chwili to jest Europa i to, czy będziemy w bloku Śródziemie plus Ameryka, czy w bloku bismarckowskim. Te rzeczy się dzieją, Polacy żyją z Bożej łaski, jak to Jacek Kaczmarski śpiewał. Nikt o tym nie myśli w ogóle, nikogo to nie obchodzi. Wszyscy się duperelami zajmują, zemstą albo obroną przed zemstą. No, jak tu zamknąć to jakimś optymistycznym zdankiem? Grzech jest wielki desperować o Rzeczypospolite i nie godzi się. Tak Stanisław Orzechowski, klasyk polskiej publicystyki, napisał i to jest prawda. Nie desperujmy o Rzeczypospolitej, szukajmy tej nowej, wielkiej opowieści, której Polska potrzebuje, w której Polacy będą mogli zobaczyć swoją przyszłość. Amen.